Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu weekendowym. Tak, znowu mamy weekend. Słuchajcie, wybieram się właśnie do koleżanki, no bo mam urodziny jutro, także chciałabym chwilę z nią posiedzieć, chwilę dosłownie. No i oczywiście chciałabym jej dać prezent. I umyłam włosy i tylko je wysuszyłam na szczotkę. Jakiś taki, wiecie, lew mi się trochę zrobił. Już nie chcę przedłużać, nie chcę opóźniać, tylko takie po prostu niedbale przeczeszę dosłownie w pięciu miejscach. Mam tutaj Marzyśka małego, którego też dzisiaj wykąpałam. Boże, go tak kocham. On jest takim słodziaczkiem. Zobaczcie, jaki puszek, puszek kombuszek. Tak się tu wspina, bo on czuje, że ja wychodzę. Tak, tak nie lubisz tego. Jeśli ty mój puszku taki po kąpieli, pięknie. Pięknie pachnący, pięknie, tak męsko pachniesz, tak. Tak jesteś kłaczurek, ale tak nie lubisz się potem dawać czeszać. Jak jesteś świeżo wystrzyżony, to jesteś taki przystojniak, idealnie równiutki, a potem już ja nie potrafię tego tak idealnie cię tak wysusić pięknie. Moja mała mordeczka. Mamy weekend, piękną pogodę, chociaż jest zimno. Teraz to jest ten weekend, w którym w Polsce mają być mrozy do minus 20 stopni. Ja dzisiaj wyszłam z samego rana, na dwór i było plus 1 i myślę sobie, Boże, jak jest zimno. Patrzę na prognozę, tam na weekend w Polsce minus 20, minus 16, dzień się sobie, ja przy minus 1 przymarzam. Także tak, to wam chciałam powiedzieć, zobaczymy co będziemy robić. To co, ja uciekam do koleżanki, ja wam się jeszcze pokażę jak się ubrałam. Nic specjalnego. I tak, i będziemy jechać. Dobra, więc tak wyglądam. Jako, że rano było zimno, teraz jest podobno cieplej, to wychodzę w moim płaszczu. Tym od Stelly McCartney, które ostatnio kupiłam. Mam białą bluzkę, którą już widzieliście kilka razy pod spodem. W sensie pod spodem mam białą bluzkę, którą widzieliście kilka razy. Czarne, eleganckie spodnie i do tego moje buty z Jean Vitorossi. No oczywiście torebka i okulary, bo świeci słoneczko. Także tak wychodzę. Mam nadzieję, że nie zamarzę. Na wszelki wypadek jeszcze tutaj leży mój szalik. To go wezmę. Jakby w razie, nie wiem, na przykład... Jakbyśmy na przykład chciały iść na dwór. To zobaczymy. Tak? A ty zostajesz. Synciu, ty zostajesz. Oj, szklankę zostawiłam. Ty zostajesz. Nie lubię cię zostawiać. No, moja Girko. Girka taka wyciągnięta. Boże drogi. Pancia wróci. Pancia wróci. Nie smutaj. Nie smutaj. Boże, jak ja cię uczesałam. Jak ja cię uczesałam. Mój puszku, kłębuszku. Wiewiórka tam leży, poprzytulasz się z wiewiórką, przyśniesz chwileczkę i ja już będę, jak wstaniesz. No, ja cię obudzę, dobra? No, mówię ci. Tak, no. Wróciłam już do domu, przebrałam się nawet, bo miałam białą bluzkę, więc w domu nie chcę, w domu nie chcę jej ubrudzić. I słuchajcie, czekała na mnie paczka u sąsiada. No nie mogę, żeby w takim wielkim pudle, z taką ilością papieru wysłać. Zamówiłam, bo pokończyły mi się wszystkie zapachy, wszystkie świeczki, mam tylko te Jo Malone. Jeszcze, ale to też już takie, wiecie, końcówki. I zamówiłam zapach, chciałam coś takiego bardziej jakby olejki eteryczne, więc zamówiłam z Espy Positivity świeca. To jest sojowa świeca, także fajnie, pięknie. Pachnie właśnie takim wiecie co, takim spa, jakimiś ziołami. No fajne, takie właśnie eteryczne olejki, tak wygląda. Piękne, bardzo delikatne opakowanie. Zobaczcie, Espa, widać? Nie wiem czy widać, mam nadzieję, że widać. Espa, ładne opakowanie. O, a tutaj jeszcze jest, to jest podstawka albo wieczko. Fajnie, pięknie pachnie. Bardzo, bardzo tak dorośle. I do tego właśnie patyczki też. Też takie. Także to mi przyszło, wielka paczka. O, jakie fajne opakowanie. Też ten sam zapach. Pozytywny po prostu. Zobaczymy. Nigdy nie miałam aż takich ziołowych, takich właśnie eterycznych olejków jako zapachy do domu. Także to zamówiłam. To wam chciałam pokazać. Wielkie pudło do recyklingu. A teraz zabieram się za zupę dyniową. Tak, będę robiła zupę dyniową.
trzeba coś zjeść i mam dynki, te butternut squashy i mam imbir, mam mleczko kokosowe, także zaraz będę robiła. To się szybko zrobi, bo to w Thermomixie. To było ryzykowne, ale zupa gotowa. Ładnie pachnie, ale jakiś inny przepis był niż ten, co zawsze. Nie wiem, czemu taki jak powiedziałam. Znaczy to samo, ale jakoś inaczej. W sensie zawsze rozdrabniało dynię na sam koniec, a teraz tak jeszcze przed jej duszeniem. No ale pachnie ładnie. Czuć imbir i mleczko kokosowe, także smacznego. Czas na mnie. Dzień dobry. Smacznego śniadanka w ten ciemny dzień. Dzień dobry kochani, witajcie kolejnego dnia w sobotę. Troszkę taka mizerna dzisiaj pogoda była, bo było szaro. Nie lubię jak jest tak, bo to tak wiecie, tak się... Budzisz się rano i jest ciemno, a potem się nic nie rozjaśnia i pada deszcz i jest tak ponuro. To się nic nie chce, a szczególnie jak jest weekend, to już w ogóle tak się myśli. Ale to nic, wy macie dzisiaj do minus 20, także ja się powinnam cieszyć tym, że mam teraz prawie 8 stopni. Także nie narzekajmy, inni mają gorzej, sorry. Sprzątałam do tej pory, zrobiłam pranie jedno, drugie, właśnie muszę drugie wyjąć, potem jeszcze chcę pościel zmienić, ale to już później. I zorientowałam się, że nie mamy żwirku dla kota, także muszę pojechać po żwirek. I chyba tyle, no nie chcę jakichś tam zakupów na razie robić, jajka tylko muszę kupić, to gdzieś tam w jakimś sklepie, tam chyba Sainsbury jest koło Pets at Home. Także tak, no czekam na Jurka, jak wróci. Pojechał coś tam sobie załatwić w sobotę, no i będziemy sobie celebrować weekend. Zobaczymy, co nam przyniesie, co wymyślimy jutro. Słuchajcie, właśnie zaczęłam rozwieszać pranie i tak mi przyszło na myśl, bo wyjmuję ciemne akurat. Wcześniej zrobiłam jasne, to były głównie moje rzeczy, a ciemne to głównie Jurka. No jakieś tam, no nieważne, po prostu ciemne. I tak się sama do siebie śmieję. Czy wy też tak macie? W sensie wasi partnerzy, mężowie, czy na jakim tam etapie związku jesteście, też tak robią, że na przykład Jurek ma swoją szafę, tak, jedno pudło i ma jeden drążek, reszta ubrania jest jakoś tam poukładana. I na tym drążku ma, powiedzmy, dosłownie on ma z 50 koszulek, z czego z 10 by się znalazło jeszcze z metkami od roku nawet niektóre, naprawdę ma takie. Ale jak otwiera szafę, to na przykład jak ma rozłożone wieszaki gdzieś tam w jednym miejscu, a wszystkie inne są jeden obok drugiego, to on weźmie tą pierwszą koszulkę z brzegu. I ja się śmieję, bo potem ciągle piorę mu te same trzy koszulki. I ja się śmieję, mówię mu, że słuchaj, ty na tych filmach masz cały czas te same koszulki. Jak już myjesz te swoje ręce, to masz albo czarną, albo zieloną. I to już nieważne, że ma 10 czarnych, ale że on cały czas chodzi w tych samych koszulkach. Na zmianę, tak? Ja mu to, nie to, że... Żeby mnie nie zrozumiał, tak, że chodzi tydzień czasu w jednej, tylko że zmienia. Jedna, druga, trzecia, potem ja upiorę i od początku zakłada te same. Nie chce mu się gdzieś tam poszperać, poszukać czegoś innego. I aż do takich momentów doszło, że słuchajcie, parę razy było tak, że ja otwierałam mu szafę, szczególnie właśnie w weekendy, jak wiedziałam, że jesteśmy razem i jak chciałam, żeby on się w coś ubrał, to po prostu rozsuwałam mu wieszaki i w tym miejscu zostawiałam. I potem on szedł na górę, ubierał się, schodził na dół. No i patrzcie, nagle miał inną koszulkę. Ale jest na tyle leniwy, jest takim po prostu stuprocentowym leniwcem facetem, że nie chce mu się poszperać i bierze to, co jest pierwsze z brzegu. Czy wasi też tak robią? Dajcie mi koniecznie znać. Bo naprawdę... Ja się z niego nabijam, że on chodzi non-stop w tym samym, bo jest zbyt leniwy i ma naprawdę, tam jest kilka koszulek jeszcze z metkami. Taki. Przyszłam do jego szafy i słuchajcie, rzeczywiście miał, jak otworzyłam, bo teraz już przejrzałam, to miał rozchylone w tym miejscu, czyli na czarnych koszulkach, tak? Czyli jak on się wróci, to założy się, że ma czarną koszulkę, to zobaczymy. Dla potwierdzenia tego, co mówiłam, że ma... Czekajcie, tutaj widziałam gdzieś... Momento. O, proszę bardzo, koszulka z metką. To jest koszulka z Diversa, czyli kupiłam ją w Polsce. W Polsce nie byłam od roku. Także widzicie, ile czasu wisi ta koszulka tutaj i ile czasu w niej nie był. Kolejna część.
sprawdźmy, czy miałam rację, mówiąc wam, że jeżeli mu rozłożę na czymś konkretnym, to on to jutro założy. Co mam mu założyć? Co mam mu dać, zostawić? Dajmy mu tą. Dajmy mu, no powiedzmy, niech będzie szara ze znaczkiem Tomiego. Tak? O, na tej. O, proszę bardzo. Jeżeli jutro będzie miał tą koszulkę, to ja będę miała 100% potwierdzenie tego, co mówiłam. Proszę bardzo. Zobaczymy. Jaka kałuża. Na szczęście mnie to nie rusza za bardzo. Hop, hop. Zaparkowany. Tak, jest kolejka do wejścia na szyjesz. Patrzcie. O, jedna się schowała. Jakie fajne. Kiedyś miałam świnki. O, tam w środku w domku jest. Kiedyś miałam świnkę taką, jak była mała. Szkoda, że nie ma nic ładnego, bo bym mu się Morrisowi coś wzięła. Ale zobaczcie na to. Wyobrażacie sobie Morrisa w czapce? On ma. O Boże, pokażę wam to później. Ma taką normalną dziecięcą. Skarpetki jakie. Szaliczek. Ojejku, widzieliśmy kiedyś Basseta w takiej czapce. Ale kosmos. 5 funtów. Wróżki. Ta jest ładna. A Morris nigdy nie chodził w obroży. I nie będzie. Jaki elegancik. Ojejku. Widzicie to? Naszyjnik. Dziubulku. Dziubulku, tutaj nie ma nic dla ciebie. Czekajcie, bo mi tutaj wychodzi to, co nie powinno. Ty jak zwykle przeglądasz, co ja tu kupiłam. Co ja tu kupiłam? Uderzyłaś się nosem? Czy plasem? Co ja tu kupiłam? Dla kotu, kocie, kocie żarcie, dla ciebie szampon, widzisz? Szampon ci kupiłam. No. Także mam szampon dla Moriska? Mam. Jedu, pakażniku. Kupujemy ten sanikat tutaj, silikonowy w każdym razie, by był silikonowy. I kupiłam jej saszetki, jedzonko, aplauz, różne smaki. Ostatnio gdzieś jakoś było raz, że Jurek rano karmił i kota, i psa. No i ja w sensie nałożył kotu, podgrzał psu i postawił w misce. I mówię mu, dałeś psu jeść? On mówi, tak, i tak szybko to zjadł. Co tam było, że on tak szybko to zjadł? Ja potem przychodzę do kuchni, patrzę, Morrisa jedzenie stoi tutaj. Ale jak ty nakarmiłeś psa, skoro jego jedzenie jest pełne? Jurek tu przychodzi, taki wiecie, o co kaman, dał mu kocie jedzenie. Właśnie to. I Morris zjadł to z takim smakiem, wprawdzie to była o połowę za mała porcja, więc było po prostu mało, to też na pewno przyspieszyło, ale podobno, że napadł to, po prostu napadł. Tak? Zjadłeś kocie jedzenie i nie miałczałeś. Ha? Widzisz? Kupiłam jeszcze trochę takich rzeczy typu gąbki, mydło, to nic ciekawego. I no i oczywiście zapaszki, bo mi się kończą, wszystko mi się kończy, naprawdę, i kupiłam sobie jeszcze do samochodu. Możemy tak sobie jutro posprzątała samochód? Hmm? Co wy na to? Jak już to wyglądacie, to już na pewno znowu jest brudny. Przebieram się teraz i oczywiście to rozpakuję, przebieram się i idę poćwiczyć. Ostatnio się wkręciłam w ćwiczenie jogi, wiecie? Kiedyś myślałam, że po prostu po 5 minutach miałam ochotę usnąć i myślałam, że to jest za nudne. Ale to jest całkiem fajne, tylko musi być taka krótka, taka wiecie, 25 minut to jest maks. Także myślę, że to zrobię, no i oczywiście jakiś taki mały siłowy. Co ty byś chciał? Cimkinka byś chciał? Chciałbyś cimkinka? No, no nie wiem, no musimy pogadać. Cimkinek? Ale świeci słońce. Chcesz cimkinka? A usiądź, siadł. Śliczny, bo to od razu wstaje. Jęcz! Jakie mam z wami ćwiczyć? Jeszcze nie mówiłam ci, że
ja nie mówię. Dzień dobry! Jaka tutaj jest piękna półeczka, widzisz? Może nie będzie, chyba że się obróci, ale tak. Może nie będziemy sprzedawać. Nie. O. Tak, generalnie dzień dobry, kolejnego dnia, jesteśmy w samochodzie. No co ty? Naprawdę? Jarek się nie ogolił. Nie pozwolił mi zjeść śniadania. Ładnie mówię, wszystkim ładnie, nie muszę się golić. Jedziemy w jedno miejsce i nie będziemy tam długo, nie? Raczej to nie zajmie długo. I generalnie chciałam ci coś potem zaproponować. Lisek, ostatnio widziałam wiewiórkę taką biedną rozjechaną. Czy to możliwe, że wiewiórki roznoszą pchły? Pytanie, czy jest tu jakiś wiewiórkolog, co się zna na wiewiórkach i nam to powie? Czy możliwe, że wiewiórki mają pchły i je roznoszą? No, bo na razie wam nie będę opowiadała historii. Tak już zaczęłaś, to co nie będziesz opowiadać tej... O Boże, dobra, generalnie nie, generalnie. Mam dla ciebie propozycję, żebyśmy wspomogli gospodarkę i restaurację i żebyśmy pod Janie pojechali do Michała z Gernali Hambuksa i żebyśmy potem pojechali do Żanetki i z Gernali Żureczek. Żuretki, nie że ma w ogóle otwarty. Dobra. Ma, na pewno, bo ona zaczęła chyba tydzień temu. Może być. Tak? Doskonale pomysł. To jedziemy do Smokit później, no ale wszystko na wynos bierzemy. I nie będziemy jedli w samochodzie, bo mam białe spodnie. I pojedziemy do Miód Maliny po żurek. Gdzie pojedziemy? W domu. Podgrzejemy sobie. Dobra. Wczoraj, mam nadzieję, że się nagrało, jak to mówiłam, wyjmowałam pranie. To też, bo dzisiaj się po prostu śmieję, a ty nie wiesz z czego. Wyjmowałam pranie i wyjmowałam twoje ubrania. No i była ta zielona koszulka, były dwie czarne i tak sobie myślę, kurczę, on non-stop chodzi w tych samych ciuchach. I mówiłam to tutaj ludziom, że ty chodzisz, że ty masz tak, że jak masz rozchylone ubrania w szafie, to nie zawsze... Mówię, że... Zawsze weźmiesz to, co jest na wierzchu. Tak, i zrobiłam eksperyment. Jest. Zostawiłam ci wczoraj specjalnie, jeszcze pokazywałam im, że masz ubrania sprzed roku z metką. Masz na przykład koszulkę z Diversa, którą kupiłam ci w Polsce, bo w Anglii nie ma. A rok czasu nie byłam w Polsce. Więc musiało to, wiesz, od roku czasu wisi z metką. I zrobiliśmy eksperyment, że jeżeli zostawię ci na szarej z Tomiego, to ją cię założysz. No, otworzyłaś szafę? No nie no. Proszę bardzo. Jest? Szara z Tomiego? Mówiłam? Mówiłam. Eksperyment po prostu. Faceci są tak prości. Naprawdę. Nie no, ja po prostu otworzyłem szafę, bo tu wziąłem pych. Jest. Już to nie raz robiłam, że jak chciałam, żebyś się w coś innego ubrał, to ci właśnie tak ustawiałam ubrania. Ale nie pomyślałam kompletnie. Tylko spodnie nie kumam, bo ja lubię i chciałaś byś te szare nosiła, ty ich nie lubisz, bo... Trochę się zdziwiłem, że akurat tak krótko tam wisi, a było fajna, dawaj. No właśnie, właśnie. Jeszcze jedna rzecz, bo wczoraj wam też mówiłam, że na pewno Jurek, tylko już nie nagrywamy, jak on wrócił, bo wrócił dużo później niż myślałam. Jaką miałeś wczoraj koszulkę? Jaką miałeś wczoraj koszulkę, jak wróciłeś? Jaki kolor? Tak. Mówiłam, że będzie w czarnej koszulce. Wiodełkę. Zbrojnie, proszę bardzo. Widać cię w szybie też fajnie. Ładne podłogi, co? No. Ale zobacz, jakie wykończenia tam ma na tej czarnej, tutaj, niżej. Widzisz, taki pasek jest na brzegu. Czarny. No, pięknie to wygląda. Tak jak w takich starych kamienicach w Londynie. No. Oni tutaj otwarte mają, z takie, jak to byłem, to pociekie tam jeszcze są. No. I Dysonem się oczywiście dogrzewają. Pięknie dzisiaj wygląda, nie? Tak wiosennie. Białe spodnie, pomyślałam, że założę. O, reklama. Co? A tu? Tu tylko torebka. Może białe spodnie, reszta brązowa. Słuszko. Prezentujesz się całkiem nieźle, muszę przyznać. Jeżeli ktoś...
ktoś ma okulary i maseczkę, to wcale nie jest tak prosto. I będzie parować. No. Dobra, idziemy, tak? Jest 12 i akurat od 12 jest czynne, ależ świeci słońce. Idziemy, tu jeszcze zimowe dekoracje. Co? Miód, malina. Idziemy na żureczek. Oj, od 11, a na internetach napisali, że od 12. Tak, zobaczcie. Londyńskie budyneczki. Tytuł idealny. Polska gazetka. Jak przeżyć pandemię i nie zwariować. Siedzimy, czekamy na jedzonko. I możemy poczytać. Już dawno takiej polskiej gazety nie widziałam. O. Mamy jeszcze burgery. Jemy z wołowiną. Nie, chyba. Chcesz tutaj zjeść? Nie, nie, zjemy. Zobacz, to jeszcze jest w folii, to nie powinno nam tak bardzo wystygnąć. I mamy, to właśnie chcę ci dać. To są sosy truflowe. No, te. O to. Wiecie co to jest? Te policzki wołowe. Ależ to ma śmieszny smak. Coś chciałeś skłamać. Zachłysnąłem się frytką. Możesz tutaj, czy chcesz je zjeść? Możemy zjeść te frytki. Nie. Gdzieś mam tutaj włosa, tak mi łaskoczy. Może strasznie gorące to sobie. I oczywiście jeszcze między nogami mam torbę pełną. Boże, dzisiaj cheat meal miał być, a tu cheat day wyjdzie cały, to dwa dni. O, właśnie to chciałam, żebyś to zrobił. Takie troszkę przypieczone. Co? To jest masakra, to jest po prostu nierealne to jedzenie. To jest przepyszne. To smakuje jakby taka trochę kapusta, jakby tutaj była. Naprawdę, mi się to kojarzy z kapustą. To są policzki wołowe. To jest coś pysznego, naprawdę. Smoklit się nazywa ta knajpa. Oczywiście wszystko na wynos. Jeżeli ktoś jest z Londynu, to serdecznie polecam kiedyś tutaj wejść. I ma bardzo niskie ceny. Frytka mnie tam. To jest po prostu przepyszne. To jest szaleństwo. Jak to pachnie w ogóle. Jak tam pachnie tym wędzonym dymem. Tak. Z tego pieca. To jest podwędzane. I to dlatego mi się może tak kojarzy, że to jakaś kapusta. Nie wiem, no tak mi się kojarzy. Pamiętam, że wtedy pytam nawet Michała, dlaczego to tak jest. I on mi mówił, że to jest chyba cebulka tutaj jest i dlatego tak. Chodźku, idziesz na dwór? Chodź szybciutko. Nie za bardzo chcę, bo on czuje, że przynieśliśmy jedzenie. Przynieśliśmy do domu. Mamy tutaj dużo jedzenia. Naprawdę, to wszystko to jedzenie. Mamy, nie wiem co to jest, jakiś sos, gulasz. No, także daj się przedłuży. O, tu się coś mogło wydać, może guma. Także to odstawimy. Jak już zjadł swój żurek. O, Jurek zjadł żurek. Jurek Ogórek. Byliśmy też na Mejni samochodowej i pan nas... A ty tam byłeś wcześniej na tej Mejni? No. Czy tylko wtedy to, co byliśmy razem? Dwa razy. A, no właśnie. Bo wyobraźcie sobie, że gość, który tam nadzoruje, rozpoznał Jurka i powiedział, że jak przyjedzie następny raz, w sensie dzisiaj, drugim samochodem, to będzie miał za darmo mycie. Także zaraz się przesiadamy w samochody i jedziemy umyć. Przeraża mnie ta Mejnia. Naprawdę. Tyle tu jest tych szczot. Okropnie. O, jak tam fajnie widać. Inny samochód przed nami. Wiem. Pytasz mnie, to się zawsze daje dobrą radę. Jak tam w biurze dzisiaj? Sprawunki? Pasuje mi takie, co? No pewnie. Ty mogłabyś tak rządzić trochę, co? Pokazywać palcem tu i tam, nie? Ty to, ty to. Ty? Dawaj kasę. Płać. 500. 500? Dobra. Wróciliśmy właśnie do domu i... przedłużyło nam się. I właśnie wyjmuję jedzenie, będę odgrzewać. Już mi się grzeje piekarnik. Zobaczmy się tylko. Powiedz mi jak? Burgerki. Buksy. Hambuksy. O Jezu, wsadziłam sobie. Chcesz połować? Tak, burgerki z wołowiną. Tak. I do tego
te policzki. Boże, jakie piękne. Co jedliśmy wcześniej. Tak, no nie, tam przecież nic nie wyrzucam. I tak, i generalnie przychodzę się pożegnać, bo myślę, że już dużo emocji było w tym vlogu. A myślę, że w przyszłym będzie jeszcze więcej emocji, ale chyba zobaczymy. Tak. Także tak, widzimy się już bardzo niedługo. Trzymajcie się cieplutko.